Bajki jak dawniej. Słuchowisko dla dzieci. Angelika Ziomek z serii Historie pachnące ogrodem. Grudniowy sen. Jest grudzień. Nadeszła zima i zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Niektóre z ptaków, na przykład bociany i szpaki, odfrunęły przed zimą w cieplejsze strony świata. A inne, jak wróbel, dzięcioł czy sikorka, zostały w kraju i wciąż można zauważyć je w lesie lub w ogrodzie, który o tej porze roku wygląda, jakby ktoś okrył go wielką, białą pierzynką. Ta pierzynka to oczywiście śnieg, który jednego dnia pruszy się z nieba, a innego topnieje powoli na słońcu, zamieniając się w pluchę. Antek lubi, kiedy święta są białe i ma nadzieję, że na dniach spadnie trochę więcej śniegu i że przyjdą mrozy, które pozwolą zatrzymać białą aurę na dłużej. W tygodniu przed Bożym Narodzeniem chłopiec każdego dnia, kiedy tylko się obudzi, podbiega do okna w swoim pokoju i rozsuwa zasłonki, sprawdzając, jaka jest pogoda. A, deszcz? O nie, głupi deszcz, zaraz roztopi cały śnieg, powiedział rozczarowany chłopiec i wrócił z powrotem smutny do łóżka. Nakrył się grubą kołdrą, pomyślał chwilę, pomarzył i znowu zasnął. A kiedy tak spał, przyśniło mu się, że na święta zamiast śniegu spadały z nieba mandarynki, a zamiast bitwy na śnieżki wszystkie dzieci z sąsiedztwa urządziły sobie bitwę na lukier z pierników. Antka rozbawił ten sen. Śmiał się tak głośno we śnie, że aż z tego wszystkiego się obudził. Dziwne, powiedział do siebie z uśmiechem. Ten sen poprawił mi humor, stwierdził i kolejny raz wyjrzał przez okno. Ale tam nic się nie zmieniło, wciąż padał deszcz. Tym razem jednak Antek wcale się tym nie przejął. Rozciągnął się, ziewnął i poszedł do kuchni przywitać się z rodziną. Dwa dni do świąt! Dzień dobry! Wykrzyknął radośnie. Dzień dobry, Antosiu! Odpowiedziała babcia. A kto to dziś w takim dobrym humorze? Wtrącił zaciekawiony dziadek. A ja, dziadku. Antek, Antoś, Antoni, powiedział z żartem chłopiec. Wnuczku, czyżbyś dziś nie wyglądał przez okno? No nie wiem, czy widziałeś, ale pada deszcz. No nie mogę obiecać, że śnieg utrzyma się do świąt, powiedziała najdelikatniej, jak potrafiła babcia. Ach, wiem, babciu. No, sprawdzałem pogodę dwa razy. Ale wiesz co? Śniło mi się, że całe święta pachniały mandarynkami i piernikami, że mandarynki leciały z nieba, a zamiast śnieżkami ze śniegu polewaliśmy się lukrem do pierników. To był tak zabawny sen, że wiesz co, babciu? Pomyślałem sobie, że pogoda nie może nam zepsuć świąt. No, to nie śnieg jest najważniejszy, prawda? Zapytał Antek. Oczywiście, kochanie,
To wspaniale, co mówisz, ale wiesz, ja chyba wiem, skąd ten twój sen. Mówiąc to, babcia otworzyła piekarnik i wyjęła z niego świeżo upieczone ciasteczka. Pierniki? To pierniki! Babciu! Babciu, będę mógł je dekorować? Zapytał szczęśliwy chłopiec. Będziesz musiał, kochany! Zaśmiała się babcia. Upiekłam ich chyba ze 100. Sama bym nie dała rady wszystkich ozdobić, ale dziadek przygotował już lukier, przelejemy go do rękawa cukierniczego i stworzymy swoje piernikowe arcydzieła. Ale najpierw zjedzmy śniadanie. Ciastka w tym czasie zdążą wystygnąć, powiedziała zadowolona babcia. Kiedy zjedli, Antek pomógł babci posprzątać po śniadaniu. Odłożył brudne naczynia do zlewu i zaczął przecierać stół wilgotną ściereczką, żeby nie było na nim żadnych okruszków. Nagle usłyszał jakby stukanie, delikatne uderzenia w okno. Podbiegł więc do niego i zorientował się, że tym samym spłoszył ptaki stukające dziobami w parapet okna. Dziadku, dziadku, ptaki przylatują do okna, właśnie odleciały. Ale były, 2 widziałem. Czy, dziadku, czy zostawiłeś im ziarna w karmniku? Zapytał Antek. Karmnik jest pełen dobroci, nie masz się co martwić. Wiesz, zostawiłem tam kawałek słoniny, jabłko i ziarna słonecznika. Będziemy uzupełniać zapasy dla ptaków przez całą zimę, więc chyba szykuje nam się ptasie kino za oknem. Wow, wspaniale! Lubię, uwielbiam obserwować ptaki. Są takie piękne. Dziadku, a chcesz z nami dekorować pierniki? Zaraz zaczynamy. Tak, trochę wam pomogę, ale tylko trochę. Babcia wyznaczyła dla mnie jeszcze inne zadanie. O, a jakie? Będę kroił pomarańcze. Do dekoracji pierników? Nie, do powieszenia na choince. Pokroję je w plastry, a potem rozłożę na papierze zaraz przy piecu, żeby się wysuszyły. W Wigilię przyozdobimy je goździkami i anyżem, a potem zawiesimy na choince. Panowie, chodźcie, zapraszam do stołu! Powiedziała babcia, kładąc na stole blaszkę z ostudzonymi piernikami. Wszyscy wzięli się od razu do pracy. Kropki, kreski, zygzaki i fale. Powstało mnóstwo lukrowych dekoracji. Dziadek zgodnie z planem pokroił pomarańcze i wtedy Antek powiedział. Wiecie co? Może to nie bitwa na mandarynki, ale w połączeniu z piernikami pachnie już świętami. Sen będzie słodki jak miód. Zapraszamy na stronę ziomkowisko.pl. Znajdziecie tam album Sen jak miód z naszymi autorskimi kołysankami. Jestem przy tobie, dla ciebie.